Poranek Radia TOK FM. Czyli pan nie może za bardzo palikotowi łomotu spuścić w partii, bo wtedy w domu pan łomot dostanie żony. Nie zamierzam spuszczać łomotu, ale też myślę, że nie znajdzie się w prezydium klubu. A jakąś funkcję będzie w ogóle pełnił, bo on jednak w Platformie jest niezwykle ważną osobą. Ja nie chcę mówić, czy dobrą, czy złą, to jest w ogóle inna sprawa, ale bardzo ważną, prawda? I tu się zgadzamy, ale to nie musi żadnej funkcji w partii pełnić, żeby to, co robi, mógł dalej robić. Nie jest pan za tym, żeby go usunąć z partii na przykład? Nie, to by było niedobre. My dlatego mamy dobre wyniki sondażowe, że jesteśmy dość zróżnicowaną partią. Jeżeli chce się wygrywać wybory, a najlepiej tak, żeby można samodzielnie w parlamencie rządzić, no to trzeba takich ludzi w partii mieć.